Dobry Koledzy państwa. Nie nazywają pana granatnik? Nie, służby pisowskie nazwały mnie grzechotnikiem, jak agentka w superwizjerze ujawniła jedna osoba, dlatego, że byłem niebezpieczny i zbyt głośny. Natomiast tak uważam, że należy działać jako poseł opozycji, senator opozycji, wcześniej poseł. To jest święty obowiązek działaczy opozycji obecnie, patrzeć na ręce władzy i nie pozwalać, żeby takie rzeczy były zamiatane pod dywan. Nie, to chyba w tej sprawie sądzę, że by się z panem zgodzili wszyscy dziennikarze w Polsce, nawet z mediów tożsamościowych. Pytanie, komu bardziej naprawdę patrzą, ale może zostawmy dziennikarzy mediów społecznościowych, a wróćmy do granatnika, tak już bez kursywy w tej nazwie. Bo tak zapytam pana na zimno. Myśli pan, że to zaszkodzi PiS-owi? Ujawnienie zdjęć i tak dalej, powrót do dawnej sprawy? Obraz państwa PiS, jaki wyłania się, jest wstrząsający i uważam, że można zakleić wyobraźnię, oczywiście nie fizycznie, ale wielu Polaków, patrząc na hasło bezpieczna przyszłość, widzi przed oczyma dziurę w stropie i widzi niebezpieczeństwo, jakie płynie ze strony PiS-u. Oni powinni zmienić hasła na swoich billboardach na niebezpieczny PiS, niebezpieczne państwo, bo są zagrożeniem dla siebie samych, ale są też zagrożeniem dla innych obywateli. Może dla obywateli to jest źle, ale dla opozycji to chyba dobrze, że komendant policji, który, tak złośliwie mówiąc, bawił się granatnikiem i omal nie zabił kilku osób, oraz komendant policji, który dzisiaj jest komendantem policji, to ta sama osoba. No to już to jest obraz państwa PiS po 8 latach. To jest obraz antypaństwowej polityki. No przecież ta formacja zapowiadała budowę silnych struktur. No proszę powiedzieć, wskazać jedną instytucję, która została uzdrowiona. Wszystkie instytucje państwa zostały przez PiS osłabione, a człowiek, który wiózł do gabinetu granatnik przeciwpancerny, odpalił go, nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Rządzi w Polsce układ paramafijny, który sprawców przemienia w pokrzywdzonych i robi wszystko, żeby ta sprawa nie wyszła na światło dzienne. A problemów w policji jest multum. Brakuje tysięcy policjantów na ulicach polskich miast. Nie było takiej fali wakatów od wielu, wielu lat. Polska policja pozbawiona jest szkoleń, odchodzą policjanci ze służby. To, co obiecujemy jako Koalicja Obywatelska, to jest zapowiedź Donalda Tuska jeden z konkretów, to jest rozliczenie oczywiście Szymczyka za sprawę granatnika, ale przede wszystkim budowa apolitycznej formacji pełnej profesjonalizmu i przywrócenie godności munduru policjanta, bo przecież przez 30 lat wolnej Polski trwała odbudowa szacunku do munduru polskiego policjanta. Mundur, który był z czasów PRL jeszcze, w PRL przecież były żarty z milicjantów. Proszę zauważyć, jak dużą pracę wykonały pokolenia policjantów i kolejne ekipy, które tak nie upolityczniały służb. Niezależnie, czy rządziła lewica, czy rządził AWS kiedyś. Policja, wojsko, straż pożarna to były formacje, wobec których pewna taka zgoda, konsensus polityczny trwał, że to są służby mundurowe. PiS to wszystko zniszczył, powołał komendantów politycznych. Na czele służb stoi człowiek skazany w pierwszej instancji za nielegalne podsłuchy i operacje przeciwko Andrzejowi Leperowi, za zniszczenie tak naprawdę go polityczne. W dziwnych okolicznościach został ułaskawiony, niezgodnie z konstytucją. Państwo Rzeczpospolita jest naprawdę w momencie krytycznym i oto będą wybory 15 października o uzdrowienie sytuacji w policji, w straży pożarnej, we wszystkich służbach mundurowych, przywrócenie elementarnej przyzwoitości. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.